Więc ta diagnoza w psychiatrii ani nie jest stabilna w odniesieniu do danej osoby, ani nie jest stabilna w odniesieniu jakby do całości psychiatrii, czy coś w ogóle jest zaburzeniem, czy nie jest zaburzeniem. No znowu, jeżeli Państwo pamiętacie troszkę literatury średniowiecznej i ideał ascety, który uchodził za taką świętą osobę. Pewnie teraz wiele takich zachowań byłoby traktowanych w kategoriach psychopatologicznych, prawda? Więc to się zmienia w zależności od kontekstu historycznego, kulturowego, społecznego. Więc ani diagnoza u pojedynczego człowieka, ani diagnoza w ogóle w psychiatrii nie jest stabilna. Co więcej, ta diagnoza nie jest pierwszorzędowa, żeby kogoś prawidłowo leczyć.